witamy, dziękujemy serdecznie za przybycie, witamy wszystkich Państwa. Kampania w naszym mieście rozpoczęła się kilka dni temu, a już dostarczyła nam bardzo wielu emocji. Dzisiaj spotykamy się, żeby przedstawić nasze stanowisko, stanowisko naszego prezydenta, stanowisko struktur, które są pod szyldem Koalicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej, dotyczące zwolnienia Michała Litwiniuka z funkcji wiceprezydenta miasta Biała Podlaska. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu przedstawiciela, członka Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim, Marka Goziołka. Witam Państwa. Jak widzimy, kampania wyborcza w Białej Podlaskiej toczy się już pełną parą. W związku z zaistniałą sytuacją chciałbym jako członek zarządu ogłosić stanowisko Zarządu Platformy Obywatelskiej Województwa Lubelskiego z tym, co się teraz u nas dzieje. Pozwolicie Państwo, że odczytam. Oceniamy odwołanie Michała Litwiniuka ze stanowiska zastępcy prezydenta miasta jako nieuzasadnioną reakcję urzędującego prezydenta Dariusza Stefaniuka. Rzeczywistą motywacją odwołania jest zgłoszenie kandydatury Michała Litwiniuka na stanowisko prezydenta miasta Biała Podlaska. W ten sposób pan prezydent Dariusz Stefaniuk dał dowód wykorzystywania sprawowanego urzędu do rozgrywki w ramach toczącej się kampanii wyborczej, używając kompetencji swojego urzędu do integracji w demokratyczny proces wyborczy. My jako miejscowe struktury Platformy Obywatelskiej w pełni podzielamy stanowisko zarządu. Apelujemy również do wszystkich startujących o prowadzenie czystej, merytorycznej kampanii. Tylko tak prowadzona kampania da rzeczywisty obraz i pozwoli mieszkańcom wybrać prawdziwego i dobrego wyboru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu wiceprzewodniczącego sejmiku województwa lubelskiego, Riada Hajdara. Dzień dobry, szanowny państwo. Nasze stanowisko jest takie. Oczywiście każdy taki objaw zwolnienia kogokolwiek z pracy, niezależnie od tego, czy to jest kandydat na prezydenta, czy kandydat na radnego, czy kandydat na cokolwiek, albo pracuje gdziekolwiek, zwolnienie takiego człowieka to kojarzy się zawsze z taką pogardą, a więc sam fakt zwolnienia z pracy to jest samo w sobie jest niedobre. Ja chciałbym tutaj wyrazić, że akurat ktoś z Państwa tu powiedział, z obecnych, czy SLD nawet pobiera. My pobieramy zawsze, wszędzie i gdzie będziemy, normalność, i będziemy pobierać także ludzi, którzy działają na korzyść i dobra obywateli. Tutaj proszę nie doczekiwać bo tekstów politycznych. To jest po prostu samorządowa kampania, a w samorządzie są różne poglądy, różne spotykają się ludzie, dogadają się co do jednego wspólnego programu, a ten program, jeżeli będzie dobry dla rozwoju naszego miasta, czy regionu, czy wioski, czy gminy, to my zawsze będziemy tam, gdzie jest normalne. Dziękuję bardzo. Następną osobą zabierającą głos będzie przewodniczący, prezes, przepraszam, Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Grzegorz Siemakowicz. Może nie zmieni miejsce. Tak. Szanowni Państwo, jako Zarząd Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego uważamy, że decyzja prezydenta o zwolnieniu Michała Litwiniuka z funkcji wiceprezydenta dosłownie dzień po rozpoczęciu oficjalnej kampanii naszego kandydata na prezydenta jest niepoważna i wygląda tak jak zachowanie rozwydrzonego dzieciaka, tak? Że jeżeli się Michał ze mną nie bawi, to my się nie chcemy bawić z nim. Uważamy, że decyzja jest czysto polityczna i jeżeli przez 4 lata współpracy wszystko było dobrze według pana prezydenta, a tak jak powiedziałem, dosłownie dzień po rozpoczęciu kampanii czyni się takie ruchy, jest to niepoważne. Na naszej stronie facebookowej Zarządu Miejskiego PSL w Białej Podlaskiej mogą się Państwo zapoznać z naszym oficjalnym stanowiskiem odnośnie zaistniałej sytuacji.
Dzień dobry Państwu, Paweł Siłakiewicz, Nowoczesna. Nie sposób nie odnieść się dzisiaj, bo mamy już kilka dni po tej decyzji. W międzyczasie odbyły się dwie konferencje pana prezydenta, więc trudno dzisiaj już mówić o samej decyzji. Warto ją odnieść do kontekstu, który dał pan prezydent Darek Stefaniuk, jeśli chodzi o zwolnienie swojego wiceprezydenta. W tych konferencjach, tak analizując zapisy medialne, słuchając minuta po minucie, doszliśmy do wniosku, że tam jest parę dziwnych, moim zdaniem trochę niebezpiecznych wypowiedzi. Mianowicie pan prezydent dziwnie rozumie demokrację. Pan prezydent powiedział coś takiego, że pan wiceprezydent wystartował przeciw niemu, albo wystartował, tam padło więcej, wystartował przeciw urzędowi. Pan prezydent, wiceprezydent Litwiniuk, startuje dla, nie przeciw, startuje dla miasta. To miasto oceni, czy będzie lepszym, czy gorszym. Na tym polega demokracja. Spotykam się często, chociażby dzisiaj rozmawiałem tutaj z Państwem i spotykam się z zarzutami, że jak to jest, przecież był wiceprezydentem, dogadali się w Radzie, a potem startuje przeciwko. Kuba? Na tym właśnie. Dobrze, jak to jest? Demokracja na tym, proszę Państwa, polega, że co 4 lata proszą Państwa, proszą nas kandydaci o głos, przedstawiają się, mówią co zrobią. Po 4 latach ich oceniamy i znowu wybieramy. Na tym to powinno polegać. Pan Darek Stefaniuk chyba to zrozumiał inaczej, bo zrozumiał to w ten sposób, że jeśli postawi na urzędzie wiceprezydenta swojego przeciwnika politycznego, to wyłączy demokrację na kolejne 4 lata. Otóż tak się nie stało. Demokracji się nie da wyłączyć. Rozumiem nerwowość pana prezydenta, który po 4 latach nie ma wiele do powiedzenia, tak? Obietnice nie zostały zrealizowane mimo sprzyjającej mu władzy centralnej, mimo odwiedzin pana senatora Biereckiego i mimo wielu sprzyjających wiatrów. Ba, nawet rada, która mu nie przeszkadzała, nie została wykorzystana do tego, żeby miasto wyciągnąć z kryzysu. Nerwowość pana prezydenta jeszcze było widać w kilku rzeczach w tych konferencjach. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na daty. Daty. Jak patrzymy, czy coś jest fair, czy nie fair, bardzo często ważne są daty. Pan wiceprezydent został zwolniony w piątek. Przepraszam, w poniedziałek. Ale już w piątek został zwolniony pan naczelnik. W poniedziałek na konferencji pan prezydent mówi, że i tak pełnił często obowiązki za pana wiceprezydenta. Ale w następnej konferencji już mówi, że to pan Henryk pełnił obowiązki. To w końcu te obowiązki pełnił pan prezydent czy pan Henryk? Wracając do dat. W piątek pan Henryk zostaje zwolniony ze swojego urzędu, w poniedziałek pan prezydent. Pan Henryk jest mianowany dzisiaj, w środę. Moment, czy pan Henryk przez te kilka dni był w urzędzie? Jeśli był, to jako kto? Dziękuję za uwagę. Dziękuję. I teraz jako głos spinający wszystko, nasz kandydat Koalicji Obywatelskiej w mieście Biała Podlaska, Michał Litwiniuk. Tylko nie przewróćcie. Szanowni Państwo, drodzy Bialczanie, dziękuję ponownie, że znowu wielu się Was zgromadziło, żeby posłuchać prawdy, którą chcemy opowiadać o naszym kochanym mieście. Pozdrawiam serdecznie też wszystkich Bialczan i pewnie nie tylko, którzy kibicują nam online. Pozwólcie Państwo, że zacznę od podziękowań. Podziękowań, które złożę współpracownikom, bo nie było mi to dane, gdy w poniedziałek wręczono mi odwołanie w trybie natychmiastowym. Prezydent z satysfakcją przyznał, że mam oddać telefon natychmiast, a biurko mam już uprzątnięte ze sprzętu komputerowego. Nawet nie miałem okazji wysłać mailem, bo taki zwyczaj jest przyjęty, do
pracowników znajdujących się w bazie adresowej urzędu podziękowań za współpracę. Pozwólcie Państwo zatem, że dzisiaj za Waszym pośrednictwem to zrobię. Drogie koleżanki i koledzy z pracy, to były dla mnie lata spędzone w gronie kompetentnych, oddanych mieszkańcom i swoim urzędniczym obowiązkom współpracowników. Wiele się od Was nauczyłem. Jeżeli zdarzyło się, że w czymś uchybiałem, to wybaczcie, pozostawiam ten okres w bardzo wdzięcznej pamięci i z dużą dozą sympatii, liczę, że wzajemnej. Ufam, że będzie nam dane jeszcze współpracować. Podobne podziękowania kieruję do dyrektorów bezpośrednio nadzorowanych przeze mnie instytucji, szkół, bursy szkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, żłobka, tego tyle jest, proszę Państwa, że aż się pogubiłem, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bielskiego Centrum Kultury, Muzeum Południowego Podlasia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i wszystkich, których jeżeli nie wymieniłem, to również serdecznie pozdrawiam i dziękuję za dobrą i owocną współpracę. Państwa dziennikarzy, przepraszam za brak kontaktu. W kilka minut po wręczeniu mi odwołania mój telefon stał się głuchy. Wiem, że próbowaliście się ze mną kontaktować. Być może uniemożliwienie mi kontaktu z mediami, które są głodne i należy się za ich pośrednictwem reakcja i odpowiedź mieszkańcom, a być może taki właśnie cel przyświecał temu, przyznajmy, mało eleganckiemu i nazwę to wprost, pozbawionemu klasy zachowaniu. Szanowni Państwo, drodzy bielczanie, pamiętacie naszą inaugurację kampanii wyborczej. Kilka dni temu w pięknym plenerze Parku Radziwiłłowskiego przy licznej, zgromadzonej i życzliwej publiczności rozpoczęliśmy kampanię pozytywną, kampanię pełną nadziei, kampanię pełną optymizmu, kampanię pełną gotowości na współpracę, na dobrą współpracę z mieszkańcami, kampanii pełnej oczekiwań, że wspólnie dopełnimy nasze postulaty programowe. Obiecaliśmy kampanię merytoryczną, bo poważnie traktujemy mieszkańców naszego miasta, bo chcemy z mieszkańcami konstruktywnie rozmawiać o przyszłości, o wizji rozwoju Białej Podlaskiej, a nie epatować nie mającymi nic wspólnego z konstruktywnym, demokratycznym, merytorycznym sporem wyborczym atakami, które bywają poniżej pasa. Obiecuję, że wrócimy do takiego tonu i osi prowadzenia kampanii, natomiast dzisiaj pozwólcie Państwo, że będę zmuszony odnieść się do nieeleganckiej sytuacji, którą zaserwował nam mój kontrkandydat, pan prezydent Dariusz Stefaniuk. Proszę Państwa, są za mną prawie 4 lata dobrze ocenianej, bezproblemowej pracy. Są za mną 4 lata bardzo dobrej współpracy z Radą Miasta, podczas której wiele razy ze strony wszystkich ugrupowań, ze strony radnych reprezentujących wszystkie ugrupowania w Radzie Miasta, słyszałem podziękowania za merytoryczne przygotowanie, za pomoc, za wyjaśnienia trudnych, często i skomplikowanych, nawet dla wyspecjalizowanych urzędników kwestii. To są również 4 lata, w trakcie których niejednokrotnie, publicznie i Państwo, i za pośrednictwem Państwa mediów, mieszkańcy miasta usłyszeli, także ze strony pana prezydenta Dariusza Stefaniuka, pochwały pod moim adresem, podziękowania za udział w przygotowaniu określonych projektów. Podam pierwsze z brzegu, jak na przykład budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Piłsudskiego, czy w niezliczonej ilości inicjatyw przeprowadzanych w szkołach, czy w kulturze. I oto nagle, w momencie, gdy podjąłem odpowiedzialną decyzję, motywowaną szerokim wsparciem społecznym i sympatią mieszkańców, o kandydowaniu na urząd prezydenta miasta, ni stąd, ni zowąd, spróbowano uczynić ze mnie czarną owcę samorządu Białej Podlaskiej. Proszę Państwa, będę ubiegał się
o reprezentowanie mieszkańców Białej w urzędzie, który stoi za nami. I obiecuję Państwu, że tak jak traktowałem, tak będę dalej traktował mieszkańców poważnie i prowadził z mieszkańcami poważny dialog, nie uciekając się do forteli, które same w sobie poprzez swoją formę ośmieszają sposób traktowania mieszkańców przez włodarza miasta. Postawione mi zarzuty są absurdalne. Generalnie sprowadzają się do tego, żeby wytworzyć atmosferę, że Michał Litwiniuk nie chodził do pracy. Żartobliwie odpowiem, że jest w tym częściowa prawda, bo najczęściej jeździł rowerem. I zachęcamy wszystkich do pozostania mimo wszystko, mimo prób narzucania negatywnych tonów w kampanii, pozostania w zgodzie, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami Białej Podlaskiej, bo łączy nas Biała Podlaska. Dalej będę jeździł rowerem, choć pewnie i idącego piechotą do pracy mi Państwo zobaczycie. Na pewno nie schowam się za Państwem, za oknami służbowej limuzyny. O tym, że argumenty za moim odwołaniem są nieuzasadnione, najlepiej świadczy fakt, że pan prezydent Dariusz Stefaniuk pogubił się w trakcie konferencji. Nie znał trybu, w jakim odwołał mnie z pracy, a przyciśnięty przez państwa redaktorów przyznał, że de facto prawdziwym powodem mojego odwołania jest podjęcie przeze mnie decyzji o starcie w wyborach. Jestem do Państwa dyspozycji. Z chęcią odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Mieszkańcom Białej Podlaskiej należą się szczegółowe wyjaśnienia, ale pozwólcie, że wcześniej jeszcze przekażę za Państwa pośrednictwem ogromne podziękowania za niezliczoną ilość sygnałów wsparcia, ciepła, jakie płynie do mnie ze strony mieszkańców Białej Podlaskiej, nie tylko od momentu startu kampanii, ale chyba w szczególności od momentu, gdy mój kontrkandydat kończący swoje urzędowanie, pan prezydent Dariusz Stefaniuk, w taki nieelegancki sposób rozpoczął swoją kampanię prezydencką. Przy okazji zaapeluję również, żebyśmy, drodzy mieszkańcy, nie pozwolili narzucić sobie złych i negatywnych emocji. Te pierwsze oznaki już pojawiały się w internecie. Nie wszyscy potrafią utrzymać nerwy na wodzy, jak słyszymy nawet podczas naszej konferencji. Jesteśmy wszyscy mieszkańcami naszego miasta. Michał Litwiniuk jest dzisiaj, był dotychczas wiceprezydentem waszego miasta. Głęboko wierzę w to, że będzie najlepszym prezydentem miasta w najbliższej kadencji i nic się dla nas nie zmieni. Także ci, których nie uda mi się do siebie w kampanii wyborczej przekonać, wciąż będą mieszkańcami miasta, wobec których będę ogromnie zobowiązany, bo takiego urzędu chcę się podjąć, bo chcę być prezydentem wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej. Jeszcze raz namawiam, nie pozwólmy nerwowej reakcji pana prezydenta Dariusza Stefaniuka na fakt rozpoczęcia przeze mnie kampanii, narzucić nam negatywnych emocji. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami naszego miasta, naszej wspólnej małej ojczyzny. Proszę Państwa, pozwólcie, że zakończę to swoje wystąpienie przywołaniem naszego hasła. Jesteśmy mieszkańcami naszego miasta, bo łączy nas Biała Podlaska. Nie pozwólmy, żeby ktoś to zmienił. Jestem do Państwa dyspozycji, proszę o pytania. Jak się Pan odniesie do tego zarzutu, że nie był Pan obecny w pracy właśnie w poniedziałek? Tutaj prezydent konkretnie przytacza. Proszę Państwa, jeżeli prawdziwa jest narracja o tym, że plan odwołania mnie z urzędu przygotowano już zawczasu, to nie trudno domyślić się intencji, dla których postanowiono w późnych godzinach popołudniowych wręczyć mi informację o powinności wyjazdu do Kazimierza Dolnego na wojewódzką inaugurację roku szkolnego. Przypomnę Państwu, że pan prezydent Dariusz Stefaniuk doskonale wie, że jestem szczęśliwym i dumnym tatą pierwszoklasisty i że chciałem być na inauguracji roku szkolnego swojego dziecka. Ta sytuacja drugi raz w życiu wobec syna już mi się nie zdarzy. Przypomnę, że pan prezydent Dariusz Stefaniuk
również jako prezydent w zeszłym roku wykorzystał możliwość bycia ze swoim dzieckiem na inauguracji roku szkolnego w szkole swojego dziecka. Czy tak ma wyglądać polityka prorodzinna prezydenta pana Dariusza Stefaniuka? Myślę, że nie mamy w sobie tyle naiwności, żeby nie rozumieć wszyscy, że szukano powodu, by w ten sposób rozpocząć kampanię wyborczą. Ufam, że mieszkańcy miasta będą mieli własną, zdroworozsądkową, moralną ocenę takiego postępowania. Chodzi o pierwszego, że pan miał się spóźniać przez cały sierpień do pracy, czy rzeczywiście? Jeszcze 1 czerwca, który również został wspomniany, wtedy, kiedy był... Czy mogę odpowiadać w kolejności zadawanych pytań? Proszę państwa, na zajmowanym stanowisku jesteśmy objęci regulacją, którą określa się mianem nienormowanego czasu pracy. To znaczy, że tak naprawdę przez cały czas wykonujemy swoje obowiązki i zaręczam państwu, że fakt wykonywania przeze mnie obowiązków w wymiarze ogólnego czasu spędzonego w tej pracy przez kilka lat jest dużo wyższy niż kodeksowa, z kodeksu pracy tygodniowa norma i dzienna czasu pracy. Tak po prostu jest na kierowniczych stanowiskach. Gdy trzeba, pracujemy do późnego wieczora. Gdy trzeba, reprezentujemy miasto. Mamy spotkania także w weekendy. Pan prezydent Dariusz Stefaniuk też korzysta z takiego unormowania. Też stara się je wykorzystać dla skutecznego wykonywania swoich obowiązków. Jeszcze raz podkreślę, ten zarzut jest absurdalny. Nie chciałbym w niezręcznej sytuacji stawiać pracowników, dla których wciąż szefem, przynajmniej do dnia wyborów, pozostaje pan prezydent Dariusz Stefaniuk, ale nie jeden z nich mógłby przyznać, kto ostatni bardzo często wychodził z gabinetu, kto prosił panie sprzątaczki o to, żeby gabinety zamykały, bo jestem ostatnim opuszczającym nasze miejsce pracy. Takich sytuacji były dziesiątki. Tyle w tym przedmiocie. I w kolejności nie chciałbym być nieelegancki wobec damy bialskich mediów. 1 czerwca, bo również zostało wspomniane, wtedy była wizyta prezydenta Dudy, też została ta pana nieobecność wypełniana wtedy. Trudno mi wracać do tego momentu, dlatego że był związany z osobistym doświadczeniem rodzinnym i pozwólcie państwo, że odniosę się tylko w ten sposób, iż gdy okazało się, że nie ma zgody, powiedziałem, że wykorzystam z przysługującego mi uprawnienia, a była to pierwsza taka sytuacja w całym okresie mojej pracy, nie tylko w Urzędzie Miasta. Jestem już doświadczonym zawodowo człowiekiem i rzeczywiście regulamin wewnętrzny w urzędzie przewiduje późniejsze potwierdzenie tego wniosku na piśmie. Pierwszy raz zdarzyła mi się ta sytuacja, nie dopełniłem tego wymagania, choć powiem państwu, że i tu znowu, ocencie charakter działania urzędu. Tylu współpracowników, nikomu nie przyszło do głowy, że można swojemu wiceprezydentowi powiedzieć, że skoro był pan na urlopie na żądanie, to proszę jeszcze podpisać ten wniosek. Myślę, że dostrzegacie państwo celowość tych działań i umiecie ocenić ich stronę etyczną. Przyszedł ktoś, dał panu wypowiedzenie i wynota. Chętnie odpowiem. Gdzie to jest ta demokracja? To u nas żadnej demokracji nie ma. Mogę się odnieść. Tylko robi się, co się chce. A szczególnie właśnie ci z PiS-u. Ale on to robi. Wszyscy słuchają jego. Od osobistych odwołań, od zwracania się do ludzi, którzy na co dzień, my wszyscy, jesteśmy rodzicami, braćmi, siostrami, czyimiś dziećmi, sąsiadami, przyjaciółmi i mieszkańcami Białej Podlaskiej. Jeszcze raz proszę o przekierowanie i dobrą chęć, kampanii merytorycznej, poważnego traktowania mieszkańców, rozmowy z mieszkańcami o wizji rozwoju Białej Podlaskiej, o kształcie. Zapytała przed chwilą o to,
powinien i w jakiej jakości, z jaką kulturą i klasą być wykonywany urząd prezydenta miasta, odpowiem, że ja państwu swoją obietnicę złożyłem. Państwo wiecie, jaki jestem, jak wykonuję swoje zawodowe obowiązki i tego typu insynuacje i próby przekierowania na negatywne tory kampanii wyborczej tego nie zmienią. Podtrzymuję swoją deklarację i ciężkie zobowiązanie. Chcę urzędu przyjaznego, otwartego, gospodarza, którego autorytet wynika z szacunku, a nie ze strachu, tak dla mieszkańców, jak i pracowników urzędu. Ta sytuacja nie rozwiązuje pan trochę rąk i sumienia, panie Michale? Działajmy z klasą. Stąd nie chciałem opuszczać stanowiska, wskazując, dokonując takiej reiterady, przez 4 lata solidnie pracowałem i nagle przestało mi się chcieć. Nie, myślałem, że stać nas na to, żebyśmy te kampanie toczyli merytorycznie, na argumenty. Ja za chwilę wrócę. Obiecaliśmy państwu merytoryczne spotkania. Będziemy rozmawiać z mieszkańcami, będziemy rozmawiać z mediami o naszych propozycjach programowych. Każdemu z 5 bloków tematycznych poświęcimy odrębną konferencję. Będziemy się z państwem spotykać i mieszkańcami w poszczególnych okręgach wyborczych. Chcemy państwu pokazać, jak wspaniałe, kompetentne, maksymalnie szeroko reprezentatywne środowisko przedstawicieli mieszkańców miasta jest z nami, jest ze mną i taki ton tej kampanii nadamy. Natomiast w przesłanym państwu oświadczeniu rzeczywiście wspomniałem, że ten czas poświęcę solidnej pracy z mieszkańcami. Myślę, że mieszkańcom bardzo należy się to, żeby w tej kampanii poważnie potraktowano, żeby nie oszukiwano na temat konkurentów w wyścigu o fotel prezydenta, tylko że my z nimi rozmawiano o wizji rozwoju. Jeżeli ktoś nie jest lepszy od drugiego, to mówiąc, że ten drugi jest niedobry, nieszczególne wrażenie musi wywierać na wrażliwym i inteligentnym odbiorcy. A tacy są mieszkańcy miasta Biała Podlaska. A jak pan odbiera to, że dzisiaj prezydent pokazał pokój do matki z dzieckiem, który miał być pana jednym z celów wyborczych? Przepraszam, że się tak szeroko uśmiechnąłem. Kampania zasługuje również i na poważne traktowanie rozmów o programie wyborczym. Pozwólcie państwo, że jako sportowiec z krwi i kości, 2 dni temu mieliśmy okazję spotkać się podczas meczu charytatywnego. Strzeliłem bramkę. Użyję porównania piłkarskiego. O snajperze, którego ostatnią z mocnych stron jest celność strzałów, zwykło się mawiać, że strzela z karnego na aut. Tak właśnie dzisiaj zachował się pan prezydent Dariusz Stefaniuk. Nie zwrócił uwagę, że prezentując państwu zarys programowy naszej kampanii, stwierdziliśmy, iż są to ramowe propozycje, które w szczegółach rozwiniemy podczas spotkań tematycznych. Wykazał się też słabą pamięcią, ponieważ wspominałem mu w ramach naszej wieloletniej współpracy o takiej potrzebie. Pewnie jest to ten jeden z pomysłów, których nie miałem. Państwo macie pierwszy z brzegu przykład, że nie zawsze chciały być realizowane. Nie chodzi o pokój dla matki z dzieckiem czy tatusia. Pamiętajmy o ojcach, ja sam staram się być tym solidnym, bo ten w urzędzie mamy. I niczym mnie dzisiaj pan prezydent nie zaskoczył. Chodzi o pokój dla pracowników. Chodzi o to, żeby stworzyć urząd, w którym dobrze czuje się też pracownik będący rodzicem. Nie odkryłem tutaj Ameryki. Jest to rozwiązanie z powodzeniem stosowane w wielu instytucjach. Mój brat z pracy w jednej z nich ma takie doświadczenia. Zdarza się, że jest problem z zajęciem się dzieckiem. Z różnych względów. I pracownik, który miałby wówczas wziąć urlop z pilnej potrzeby bycia w pracy, bo są ważne rzeczy, sezon urlopowy, albo chorują współpracownicy. Jest pilna potrzeba pracy i wykonania odpowiedzialnego zadania. Ten pokój jest właśnie po to.
pokój spełniający wszystkie standardy stanowiska pracy, wyposażony w komputer, na którym każdy z pracowników urzędu może się według własnego loginu do systemu zalogować, ale jednocześnie pokój wyposażony w instalacje sprzyjające pobytowi dziecka. To fantastyczne, ciepłe, mądre rozwiązanie. Nie chciał go zrealizować pan prezydent Dariusz Stefaniuk. Obiecuje to pracownikom Urzędu Miasta. Wśród nich jest wielu fantastycznych rodziców. Poznałem wasze dzieci. Wszystkiego dobrego. Niech zdrowo rosną. O to chodziło, proszę państwa. Ale skoro padło to pytanie, to za pośrednictwem państwa dziennikarzy zadam pytanie panu prezydentowi Dariuszowi Stefaniukowi. Dlaczego w godzinach pracy prowadzi kampanię wyborczą? Przecież nie miało to nic wspólnego z wykonywaniem jego obowiązków służbowych, zawodowych. Było li tylko odniesieniem się do argumentów w toczącej się kampanii wyborczej. Poważnego, przyznajcie państwo, że przecież potrzebnego pomysłu. Pozostawiam państwa z tym pytaniem. Niech wytłumaczy się z tej okoliczności wykorzystania pracy w Urzędzie Miasta w godzinach pracy w urzędzie pan prezydent Dariusz Stefaniuk. Proszę państwa, Michał Litwiniuk jest facetem odważnym. Nikomu nie muszę się z pola rażenia usuwać. Usłyszeliście państwo na konferencji prasowej w piątek podczas, pozwólcie, że wrócę, pięknego plenerowego spotkania w Parku Radziwiłłowskim, że w szczycie kampanii, a więc w tym okresie najbardziej intensywnej pracy, a więc w 3 tygodniach października poprzedzających dzień wyborów, wystąpię na ten czas o urlop bezpłatny. Podkreślam, bezpłatny, żeby nie wiązać w żaden sposób zajmowanego stanowiska, wykonywanej funkcji z działalnością w kampanii wyborczej. Już rozumiecie państwo, że nie będzie mi dane wykorzystanie tego rozwiązania. Czy to prawda, że pan, jeżeli w momencie, gdy pan dostał tak jakby powołanie na te swoje stanowisko, czy to prawda, że pan obiecał panu Stefaniukowi to, że nie będzie pan startować w tych wyborach? Nie, absolutnie. Nie wiem skąd te insynuacje. W ramach rozmów między różnymi środowiskami PiS-u, Platformy, innych reprezentowanych w Radzie Miasta, bo pamiętajmy, że zgodziliśmy się na programową współpracę szeroko idącą. Współpraca w samym urzędzie była tylko jedną z form tej współpracy. Umówiliśmy się na realizację dobrego programu. Jeżeli ten zostałby zrealizowany, to na nowo podchodzilibyśmy do kwestii kolejnych wyborów. Pamiętajmy państwo, że wybory demokratyczne to rzecz przynależna społeczeństwu, mieszkańcom każdej gminy, każdego powiatu, każdego województwa z tytułu funkcjonowania w demokratycznym państwie prawnym. Nie chcę wchodzić w bieżącą politykę, bo jesteśmy mieszkańcami miasta i na tym się chcemy skupić, ale pamiętajmy, że jakiekolwiek tego typu spekulacje służą realizacji wolności demokratycznej.